Przede wszystkim, znowu 7, ściąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marcha. Okay, w ostatnim odcinku daliśmy się na długie wodospady, wybiliśmy wszystkie coś tam, które się tutaj znajdowały. Tak, i okazało się, że szukaliśmy tam pewnej perły, która okazała się być nie być perłą, tylko małym czymś, tym... Jak to się nazywało? Legufatem, no. Dobra. Teraz przeszukamy tą stroną wodospadów. Chyba mieliśmy tutaj przynajmniej jeszcze jakieś jedno zadanie. Dobra. Most wygląda podejrzanie. Tak podejrzanie jak ten lodowy troll, który się tu znajduje, ale dobra. Okej. Oflankujemy go i będziemy go bić. Dobra. Spróbuj go przewrócić. Okej, nasza drużyna jest już troszkę pobijana, ale spokojnie zdadzą z nim radę. Tak, klasycznie. Troll przy moście. Okej. Dobra. Pirtwin Pan, cokolwiek by to nie było. Lodowy troll, tylko jakiś krab ma przy sobie, więc nic ciekawego. Tutaj pewnie nic nie znajdziemy. Po lodowych stalaktykach spływa woda, pomiędzy nimi widzisz parę kamieni. Okej. W tym razie idziemy do przodu. Tutaj coś mamy. Większe zguby lodu. Oraz rodzicielkę lagufatów. Okej. Dobra, czy ty masz zasięg na nią? Musimy jeszcze troszkę bliżej podejść. Ale na pewno chcemy otworzyć do niej ogień. Okej. Tutaj otworzysz dosłowny ogień. Okej, tak powinno być okej. Okej, ty użyjesz tego swojego serce furii. Dokładnie. Okej, teraz ty możesz wszystkich powalić. Okej, paladyn przeszedł już, to może w sumie... Niech pomoże dalej tutaj z tymi zgubami lodu. Ma ogniste ostrze, może się przydać. Okej, dobra, rzuciłeś to. Rzucić krąg ochronny. Okej. Dobra, ty dalej się bijesz, fajnie, ona sporo obrażeń otrzymuje, ale dobra, jeszcze żyje. Okej. Aż sobie nałożyć na nią dłonie, przyda się jej. Dobra, teraz skupmy się na tej rodzicielce. Okej, dobra, czy możesz... Możesz rzucić również na nią lancę, fajnie. Okej, paladyn również trzymał troszkę obrażeń, ale spoko. Da sobie radę. Okej. A możemy ją jeszcze... pokarać tutaj. Atakami, dobra. Okej. Ty masz odporność na jakieś obrażenia? Nie za bardzo. Okej, ty masz trochę skupienia, możesz znowu ich przewrócić. Albo i nie. Świetnie, dobra. Teraz zajmij się tym gościem.
Dobra, ty jeszcze żyjesz, ty pomóż paladynowi. Okej. Dobra, to wymaga akurat... Nie, tak, 60 skupienia, brakuje nam jednego punktu skupienia. Dobra, fajnie. Powaliłeś tego, świetnie. Dobra, ty bij rodzicielkę. Okej, fajnie, paladyn ją wykończył, więc otrzymaliśmy trochę życia. Dobra, poszło. Ale nieoczekiwanie sporo obrażeń otrzymaliśmy. Solidna pyłka, a poza tym nic ciekawego. Okej. Musimy uważać teraz na pułapki. Ktoś z przodu się wbiegnie na jakąś pułapkę, to może się źle skończyć. Okej, tam mamy jakiś obóz, zajrzymy do niego później. Widmo. Okej, ustawmy się. Dobra, dlaczego chcesz otworzyć ogień? Może rzuć od razu krąg ochronny na początku. Nie mamy zbyt dużo punktów życia. Dobra, przygotujmy się na nich tutaj. Okej, dobra. Jesteś ogłuszony, fajnie. Dobra, chodź tutaj, pomóż mu. Serce furii. Dobra, ty musisz do kogoś odło wypalić. Okej, dobra, w sam raz, żeby uruchomić powalenie. Dobra, przełącz się na miecz, chociaż może najpierw błogosławieństwo rzucić. Okej. Dobra. Łatwo poszło z tym. Możesz im pomóc tutaj z nimi. Okej. Przełącz się na arkebus z powrotem. Okej, dobra. Świetnie. Musimy się zająć tymi upiorami. Podejdź tutaj. Nie możesz, blokują nam przejście. Okej, świetnie. Nic nie możemy zrobić. Dobra, no to w takim razie bijemy je po kolei. Możemy im jeszcze uderzenie magii zasponsorować? Nie możemy. Mag jest ogłuszony. Okej. Dobra. No i dobra. Tu jest pewnie wejście do Białego Dworu, co? Na panelach zauważysz wyblakłe rysy i kształty. Kiedyś stanowiły sekwencje reliefów, ale zatarły się z czasem. Okej. Jest tu jakiś miecz. Wygląda ciekawie. Kształt miecza na kolejnym krępu sylwetkę krasnoluda, okej. Okay. Zobaczmy, co możemy zrobić z tym mieczem. Może po prostu go wyjmiemy? Klasycznie. Zalotową zasłoną spadającej wody znajduje się zagłębienie, którego ściany pokrywa lód. Po środku widzisz nierówny kamienny cokół, również pokryty zamarzniętą wodą z wodospadu. Cokolwiek z cokołu wystaje rękojeść miecza, zwężającego się ostrza. Porozmawiacie o jelce i domniemania wielkości. Klingi wnioskuje, że jest to estok. Coś nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy estoka, ale spróbujmy wyciągnąć broń z kamienia. Albo zbadajmy okolicę. Zagłębienie i kamienny cokół to rozsypujące się ruiny. Kamień rozsadzany jest lodem, który pokrywa również ścisłą posadzkę. Estok przynajmniej
ten fragment, który widzisz, wydaje się być w lepszym stanie. Wydaje się dziwnie, że ktoś go tutaj zostawił. Jednakże kiedy podchodzisz bliżej, słyszysz dźwięki przypominające krzyki, no wywoływanie umęczonych dusz. Okej. Podejdź, by wyciągnąć broń z kamienia. Kto ma iść? Niech Manecha chwyci za broń i ją wyciągnie. Ona chyba ma najwięcej siły. Lecha podchodzi pod wodospadem, gwałtownie nabiera powietrza po zetknięciu z lodową wodą. Zbliża się do klingi, do której migoczące światło rozproszone przez spadającą wodę. Manecha chwyta za rękojeść. Czuję w umyśle nienawiść, strach i brutalność tuzina szalonych, bełkoczących głosów. Wzdryga się od fali mentalnego bólu, usiłując powstrzymując napór głosów. Jęki i krzyki bólu odbijają się echem w niewielkim zagłębieniu. Nadal trzyma jej rękojeść. W końcu dochodzi do... Manecha mocno ściska rękojeść miecza rękami trzęsącymi się z wysiłku. W końcu dochodzi do siebie pomimo nawałnicy głosów. Jednak kiedy zaczyna oddychać normalnie, a chaos przemian, Manecha czuje pociągnięcie za ręce. Znienacka ma wrażenie, że trzyma w rękach ciężkie i bolesne brzmienie. Manecha zapewne jest w stanie wyciągnąć estok z kamienia, ale jeśli nie zrobi tego rozważnie, będzie to bardzo męczące. Okej. Wesprzyj się o cokół, by wyciągnąć estok. Spina się cokół i staje w rozkroku dla lepszego chwytu. Okej. Przyjrzyj się klindze. Klinga wykonano z solidnej twardej stali. Przyglądając się uważnie, Manecha zauważa fragment wiersza wyryty na ostrzu. Taki już los zdrajcy, że snu spokojnego nie zazna, póki czyny niecne tkwią mu w sercu jak drzazga. Jedno żal i pokuta szczera ból ten uśmierzają, zaś katowski miecz uczynki godne wstrzymają. Okej, dobra, no to wyciągnij estok z kamienia. Po poruszeniu estoka Manecha jest w stanie wyciągnąć go z kamienia bez większych trudności. Ale kiedy Manecha usiłuje puścić estok, rękojeść wydaje się przywierać do dłoni. Manecha czuje swoją duszę, jak coś w broni sięga ku niej i wiąże z klingą. Na ostrzu pojawiają się jakieś świecące napisy. Okej. Jest teraz do niej przypisany. Nie można wycofać z wyposażenia. Okej. Odczytaj pierwszą zwrotkę wiersza. Okej. Dobra, no to wygląda na to, że będziemy musieli coś zrobić, żeby usunąć ten estok. Czy on jest jakiś fajny, przynajmniej solidna jakość? 10% narzucenie przy trafieniu krytycznym paraliż. Po trafieniu lub trafieniu krytycznym paraliż. Okej. No, na pewno nie jest lepszy to, co, niż to, co miała, ale... ale dobra. Taki lord zdrajcy, że snu spokojnego nie zazna, póki czyny niecne tkwią mu w sercu jak drzazga. Jeno żal i pokuta szczera ból ten uśmierzają, zaś katowski miecz uczynki godne wstrzymają. Okej, czyli wygląda na to, że musimy znaleźć tego zdrajcę? O kimkolwiek mowa w tym wierszu? Okej. Dobra, zobaczmy, co misja nam mówi. Po ciągnięciu klingi pojawia się kolejna zwrotka wiersza. Brzmi ona: znajdź przyrząd wirujący z kamienia Adr Miedzi. Na drogę odkupienia wstąpisz, gdy esencję twą pobudzi. Okej. Nie przypominam sobie przyrząda wirującego, ale... Domyślam się, że znajdziemy coś takiego. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Przydałoby się również odpocząć. Tak, oczywiście. Złodzieja się nie obejdzie. Dobra, to może odpocznijmy, zanim pójdziemy na dół. Eder ma trochę mało zdrowia. A nie zaboli nas strata jednego zestawu obozowego. Dobra. Odpoczynek.
Nic się nie wydarzyło. No to idziemy. Dobra, co my tutaj mamy? Za kawałkiem trzciny. Jakieś zejście na dół. Dobra. Jakieś urwisko. Wygląda niezbyt bezpiecznie. I prowadzi do jaskini. Okej, dobra. Coś tu było? Nie. No to wejdźmy do jaskini, czemu by nie? Okej, wygląda na legowisko czegoś. Większa zguba lodu. Smok górski. Smok odwraca głowę, by na ciebie spojrzeć. Jego czerwone ślepia są matowe, niczym zabrudzony lód. Smok dyszy z wysiłkiem. Między jego zębów latają mroźne opary. Nie wyglądasz zbyt dobrze. W czym problem? Pożarłeś Idgara, tego młodzieńca przy drodze? Przyszedł tutaj, by poszukiwać swojego duchowego bliźniaka. Czy to miało coś wspólnego z tobą? Zaraz, jesteś jego duchowym bliźniakiem. Dlaczego go zabiłeś? I can never be strong while a soul twin of mine lives. Rozumiem, że już przez to przechodziłeś. Since I was a worm, sudden fits of agony and terror would paralyze me. I was a prisoner to experiences that weren't mine. Eventually I noticed something similar in my fellow hatchlings. I felt their cries and shrieks become mine as they nipped and flew at one another. Skąd się wzięła ta więź z twoim rodzeństwem? I don't waste my time with the mysteries of souls. What sunders them and how the turning of the wheel apportions them. What matters is power, survival. I killed as many of the other hatchlings as I could. I felt their pain, but I also felt parts of their souls become mine. I slaughtered and devoured, and the scent of blood drove my siblings into a frenzy. Our nest became a maelstrom of chaos as we fought, dying and feeding together. At last, only a handful of us were left. We were sickened by all we'd consumed and suffered. Co się stało z pisklętami, które przeżyły? I eventually hunted down some of my missing siblings. Others returned to me in other skins and other lives, as that boy did. Czyżbyś zyskiwał siłę, łącząc się ze swoimi duchowymi bliźniakami? Z brzucha smoka dobiega głośne burczenie. Okej, dobra, co możemy zrobić? Spokojnie, przyjaciele są bardziej przydatni od wrogów. Patrzę na ciebie przeżywając i miażdżąc trzymaną w zębach kość w końcu przełyka. Jako widzący mogę zerwać twoją więź duchową z bliźniakami. Lies.
Słuchaj się w mój głos, a poznasz, że mówię prawdę. Pomogę ci. Smok opuszcza rozpostarte skrzydła, kolce na jego grzbiecie opadają. Zbliżasz się i wyczuwasz kształt duszy smoka, coś w niej wydaje się być rozbite i czujesz obecność rany, w której esencja wycieka niczym krew. Zbierając energię w własnej esencji, sięgasz ku tej ranie smoczej duszy i zamykasz ją. Bestia rycza, mimo odległości niepokoisz się, że hałas powoduje zawalenie jaskini, o ile smok cię najpierw nie pożre. Wytrzymujesz jednak, kiedy rana w esencji smoka się zabliźnia, jego ryk ustaje. W końcu wycofujesz się i ponownie zaczynasz zauważać wokół siebie świat fizyczny. Smok przekrzywia głowę i patrzy się na tą ścianę jaskini, pogrążając w rozmyślaniach. Okay. I won't harm you or those who travel with you, but I make no promises for any others who wander into my cave. Now, please, leave me to rest. Okay, dobra. To jest smok górski. Hey there. Okay, za chwilę. Kończyliśmy zadanie. Staliśmy raz przed odpoczynkiem mentalną lancę. Ładne obrażenia. Oraz kondycja plus 3. Okej. Okay. Nie zgorsza przedmiot. Dobra, w każdym razie, gdybyśmy chcieli zabić tego smoka, widzimy, że on ma sporą obstawę. A z tego, co się orientuję, jest on równie silny, co smok adrowy, którego spotkaliśmy na najniższym poziomie, więc z tą drużyną moglibyśmy mieć z nim spore problemy bez odpowiedniego przygotowania. Więc myślę, że wrócimy tutaj kiedy indziej i się zajmiemy tym smokiem później. Teraz póki co zobaczmy te karwasze, co dostaliśmy. Zamiana 5% chybili na draśnięcia. Pominięcie redukcji obrażeń 3, redukcja obrażeń plus 5 ścięte. Ok, pominięcie redukcji obrażeń 3 to jest bardzo fajne i redukcja obrażeń plus 5 ścięte. Generalnie fajne opcje. Ty masz dużą redukcję obrażeń, ty też. Tobie mógłbym to dać. W sumie tobie mógłbym to dać, zręczność za bardzo ci się nie przyda. A redukcja obrażeń 3 w tym garłaczu oznacza dużo. Ponieważ on ma bardzo dużo małych kulek. Okay, czy mamy jakieś spisane tą redukcję obrażeń wszędzie? Nie. Okej, więc... Więc będę musiał po prostu mieć nadzieję, że to działa. Ok. Zróbmy tak. No i dobra. Wstawmy smoczka na razie. Myślę, że się tu wrócimy prędzej czy później. Nie masz czemu zostawiać smoka przy życiu, jak można go zabić. Dobra, udajmy się na północ, do Białego Dworu, tak? Czy nie, to nie nazywał się Biały Dwór, bo nie, chyba mylę gry. Co? Bateria Durgana. Tam się udamy. Okej, tutaj zapomniałem czegoś wziąć. Zdecydowanie będę musiał przejść jeszcze raz po tych lokacjach, kiedy już będziemy mieli jakiegoś łotrzyka w drużynie. Zdecydowanie.
No i dobra. Do baterii. W drogę. Okay. Scenic marches and campfire feasts, like the good old days on the Valian front. You got any memories like that, Adair? Well, let's see. Sometimes we'd march 2-3 days without sleep. Start seeing things that weren't there. Nice thing about mercenary work is you can always quit. Dobra. Jesteśmy w baterii. Tak, wow, to jest duża lokacja. Więc będziemy się tu jeszcze kręcić przez jakiś czas. Na pewno mieliśmy kilka zadań związanych z tym obszarem. Mieliśmy znaleźć jakiegoś gościa, który tu żyje i generalnie wie coś więcej, co tu się dzieje. Mieliśmy znaleźć jakiś przedmiot przy pomocy jakiegoś czujnika dla tej dziwnej krasnoludki. No i jakiś ładunek od lagofatów musimy odzyskać. Kompas wskazuje na zachód. Okej. Okay. To udamy się na zachód. Gorzkniały duch. Mroźny szlam. Okej, okay, dobra. Pewno... Czymkolwiek nie są, na pewno im się nie spodoba ognista kula. Okej. Okay. Ładnie. A nie naładowali wystarczająco energii. Okej. Okay. Ładnie, po kolei. O, paladyn znowu wykańcza. Fajnie. Okej. Okay. O, na doświadczenie dostajemy za wyraźny szlam. Fajnie. Ale dobra. Idziemy dalej na zachód. Pomocy, niech mi ktoś pomoże. Pomocy, proszę, tu jestem. Wieśniak macha rozpaczliwie rękoma, stojąc na znajdującym się w głębi rozpaliny wąskim występie. Jest zdecydowanie poza zasięgiem, a nierówna śliska powierzchnia przepaści uniemożliwi spinaczkę gołymi rękoma. Okej, przewiąż ślinę wokół swojego pasa i zamocuj ją. Manecha zna się na węzłach, bezpiecznie przewiązuje linę wokół twojego pasa. Uwięziony mężczyzna przywiera palcami do ściany rozpadliny. Pośpiesz się, proszę, lód zaczyna pękać. Na ścianie rozpadliny poniżej dostrzegasz mniejszy występ. Jest w zasięgu skoku, ale może nie wytrzymać dodatkowego obciążenia. Wraz z konkretny występ. Przypływ odwagi, skaczesz na przepaść, lądujesz twardo, a ośnieżony występ trzęsie się niebezpiecznie pod twoimi stopami, utrzymujesz jednak równowagę. Okej, okay. Tak mieliśmy linę, więc spoko. Na skalnej półce poświęcasz chwilę na rozeznanie. Kilka znajdujących się poniżej sekcji zbocza zdaje się składać z warstw cienkiego lodu. Przypominają one okna wprawione w ścianę otchłani. Tafla lodu zawiera pęcherzyki powietrza. Zbyt szybkie przejście po niej może doprowadzić do pęknięcia. Okej. Okay. Opuść się na linię z występu. Mocno chwytasz linę i szarpiesz kilkukrotnie, aby upewnić się, że trzyma się, po czym zaskakujesz z występu. Pokonasz sporą odległość, kiedy orientujesz się, że zmierzasz w stronę cienkiej tafli lodu. Twoje stopy rozbijają lód i wywołują deszcz odłamku. Słyszysz, jak wieśnie krzyczy przerażony, usunąc się z drogi. Kiedy dostajesz się zagłębionego przez ciebie niewielkiego zagłębienia lodowej ścianie, wyczuwasz, że wzmaga się wiatr. Zwyczajnie mroźne podmuchy szarpią gwałtownie twoje odzienie.
Okej, nie ustawaj. Przywiążesz do klifu, ale od zimna odrętwiają ci palce. Wyjątkowo silny podmuch wiatru odrywa cię od zbocza. I nawrzyna się boleśnie twoje boki, gdy napina się gwałtownie cię zatrzymując. Na zboczu znajdujesz oparcie dla stóp i schodzisz dalej. W końcu wieśniak jest na wyciągnięcie ręki, sięga ku tobie. Chwytasz i pociągasz mężczyznę. Opląta cię ramionami, zadawiając się za twoimi plecami. Odłamki występu osuwiają się w ciemność. Z pasażerem na plecach rozpoczynasz spinaczkę. Wraz z każdym poruszeniem w górę mężczyzna na twoich plecach wyje z bólu. Wyczuwasz, że jego chwyt słabnie. Okej. Zwiększ tempo spinaczki, wezwij towarzyszy na pomoc. Podtrzymaj go jedną ręką. Przewiązujesz kawałek liny wokół swojego buta, następnie chwytasz rękę mężczyzny. Pomimo, że spinasz się za pomocą jednej ręki i miarowo zmierzasz do celu. W końcu docierasz na szczyt i przechodzisz nad jej krawędzią w bezpieczne miejsce. Okej. Wieśniak, dziękuję, byłem tam tak długo, myślałem, że już po mnie. Wracam do wioski, uważaj na siebie. Okej. Nie ma za co, gościu. Nie ma za co. Stałeś zmęczony? O, nawet nie jesteś zmęczony. Nic. Okej. Dobra. W następnym odcinku idziemy dalej zwiedzać baterię Durgana. Mamy tu jeszcze parę spraw do załatwienia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie mam pojęcia. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.